Witam Cię na kanale Tester Produktu. Przed Tobą prezentacja i testy produktów z firmy Plasco. Są to profesjonalne narzędzia już dla glazurników, dokładnie pac zębatych. Zaprezentuję Ci produkty serii Solid, jak również serię Slide, czyli regulowaną, ponieważ seria Solid jest to stały wymiar. W tym wypadku widzisz przed sobą 300 mm, jak również 600 mm, jest jeszcze 800 mm. A jeżeli chodzi o slide, on ma dwie funkcje plus jeszcze trzecią. Czyli mamy minimalną wartość rozmiaru, a dokładnie mamy 34 cm. Po rozłożeniu maksymalnie 600 mm. Musimy zwrócić uwagę na zęby. Tak, 600 mm. Abyśmy nie mieli takiej sytuacji, jak na przykład w tym wypadku. Musimy zrobić tak, aby wszystko było prawidłowo z zębami. I motylkami sobie zaciskamy cały grzebień. Dodatkowo Plasco Slide ma możliwość taśmowo nakładać klej na płytki. Możemy zamontować ten oto właśnie grzebień na stół roboczy, w którym będziemy mogli zamontować te oto blaszki, które oczywiście są osobno. Dwie z prawej, z lewej strony i jedna, jeżeli chodzi o rozmiar naszej płytki. Czyli w tym wypadku montujemy te dwie blaszki z prawej i z lewej strony, montując śrubkami i motylkami. I trzecia. W zależności, jakie będziemy mieć płytki. Załóżmy w tym wypadku. I przesuwamy sobie po prostu taśmowo. Nakładając klej, przesuwamy taśmowo. Jak widzicie, jeszcze mamy tutaj wersję Plasco Solid. One są tak zwanymi stałymi wymiarami. W tym wypadku widzicie już z motylkami, ponieważ w paczce zapakowane są po rozłożeniu tych oto osłon. Gdy przychodzi do domu, tylko osłony zakładamy i mamy cały jeden grzebień. Jak również tutaj mamy 600. Fajnym atutem jest tutaj ten materiał, który fajnie się ciągnie, gdy przeciągamy grzebień z klejem. Firma Plasco produkuje grzebienie z wersją zęba 8, 10 i 12 mm, jak również ząb 20x15, tak zwane U. I to mamy w wersji grzebieni Solid, jak również wersji Slide. Firma Plasco też przemyślała wszystkie te grzebienie, które Wam pokazuję, ponieważ jak widzicie, pomiędzy zębami, a tutaj tą ścianką pierwszą, mamy taką szczelinę i pod skosem. Plus to, że mamy też tutaj pewną odległość, a ta odległość powoduje, że gdy przeciągamy grzebień z klejem, czyści nam miejsce przy płytce. Czyli nie musimy później kielnią czyścić przy płytce, aby później wprowadzić klips pod płytkę i będziemy ten klips brudzić z tym klejem. Nie, on nam to po prostu przeczyszcza. Jest to naprawdę fajnie przemyślane. Mamy to przy każdym grzebieniu z firmy Plasco. Osobiście, jeżeli chodzi o moje zdanie, wszystkie grzebienia osobiście używałem i wszystkie mi się podobają, ale jeżeli chodzi o kwestię tej pracy, którą zobaczycie za niedługo, najczęściej używałem właśnie grzebienia 600. Dlaczego? Dlatego, że miałem płytki do położenia 120 na 20. Oczywiście z utrudnieniem na przekładkę. Muszę wspomnieć, że priorytetem firmy Plasco to grubość blachy nierdzewki, która jest milimetrowa. Więc jest to gruba stal, tak aby jak najdłużej nam się nimi pracowało. Te produkty mają nam pomagać, przyspieszać i aby ta praca była coraz bardziej wygodna. Jeżeli chodzi o przemywanie grzebieni z firmy Plasco, naprawdę jest to przyjemne. Wystarczy jakiś pędzel, woda i bardzo łatwo się przemywa. Przejdźmy teraz do testów. Zobacz, jak pracowało mi się tymi grzebieniami. Z tej strony oczywiście chciałbym Was zaprosić do mojego sklepu Glarco, ponieważ może jeszcze o tym nie wiecie. Jesteście może nowi na tym kanale i
te produkty, które w tym momencie już Wam zaprezentowałem, a za lada moment zobaczycie testy, znajdziecie w sklepie Glarco. I mogę poinformować Was teraz, że z dniem opublikowania właśnie tego nagrania, które teraz w tym momencie widzisz, wszystkie ceny właśnie tych pac zębatych, profesjonalnych pac zębatych z firmy Plasco, czyli seria Solid, seria Slide, znajdziecie naprawdę w bardzo mocno obniżonej kwocie. I mogę nadmienić, że ta cena jest najniższa na rynku. A teraz przejdźmy do części z testem. Jak widzicie, w tym wypadku nakładamy sobie klej w taki sposób, aby rozprowadzić go z prawej i z lewej strony, czyli na całej powierzchni tego grzebienia. Ja dodatkowo sobie dołożyłem jeszcze kawałek dalej już z przyzwyczajenia, ponieważ jak widzicie, już trochę metrów jest zrobionych, które nie są już tu nagrane, ponieważ już wiedziałem, że to po prostu mi, przesuwając grzebień, jeszcze sobie dokładam ten klej. Fajnie przyspiesza pracę, naprawdę. Pamiętajmy, aby klej miał odpowiednią konsystencję, dlatego że jeżeli mamy właśnie jakieś farfocle, tutaj jest w porządku, ale wcześniej widzieliście, może gdzieś tam przy zębie gdzieś tam się zatrzymać, zapchać i może zostać taka luka. Dodatkowo, jak widzicie, pokazałem tutaj, że wszystkie płytki były smarowane, ponieważ na przyspieszonym nagraniu moglibyście tego nie dostrzec. Mówię to do pewnej grupy osób. Zasada grzebienia 300 mm, czyli tego krótszego grzebienia, jest taka sama jak w tym wypadku, który widzicie, 600 mm. Ja zacząłem sobie właśnie 300 na samym początku, gdy już zaczynałem tą posadzkę, gdy zaczynałem układać płytki. Robiłem to na dokładnie jednej długości, że tak powiem, tych płytek, ale akurat tego nie nagrałem. Dlatego mówię, że po prostu to jest to samo, jedynie różni się szerokością nakładania kleju. Oczywiście osoby, które będą miały nakolaniki, które są zapięte na naszych kolanach, będzie na pewno o wiele łatwiej. Jak widzicie, ja mam tutaj zwykłe nakolaniki gumowe, dlatego takie przesuwałem. Ale przez to nagranie jest po prostu bardziej realne, ponieważ nie każdy posiada nakolaniki za ponad 300 zł. Co jakiś czas sobie dokładałem kleju i przesuwałem. Jest to fajnie wymierzone aż do 60 cm na szerokość, czyli spokojnie 3 płytki po 20 cm na szerokość wchodzą mi bez żadnego problemu. Nie zostaje mi jakiś tam klej dodatkowo, który będzie mi przysychał. Jak widzicie, to są pace serii Solid, a teraz zobaczycie pace regulowane Slide. Tutaj właśnie to będzie fajnie pokazane, ponieważ fajnie sobie użyłem tego grzebienia. Oczywiście dostosowałem sobie tu do tej wielkości, którą widzicie. Przesuwałem sobie na całej tej długości, a na końcu tej ścianki zobaczycie, co zrobiłem, co dodatkowo pomogło mi właśnie jakby w kontynuacji nakładania tego kleju. Właśnie w tym miejscu poszerzyłem sobie, powiększyłem sobie objętość nakładania kleju, czyli po prostu rozszerzyłem grzebień właśnie z serii Plasco Slide, co spowodowało mi dalszą kontynuację nakładania kleju. Naprawdę bardzo przyjemnie się pracuje tymi grzebieniami, naprawdę przyspiesza, jest naprawdę wygoda w pracy w glazurnictwie takimi grzebieniami, bardzo je polecam. Pamiętajmy również, jeżeli wykonujemy to sami, to abyśmy co jakiś czas od wewnątrz przeczyszczali sobie zęby grzebienia, ponieważ może nam przysnąć. Jeżeli robimy to we dwóch, no to wiadomo, jedna osoba nakłada równomiernie klej, druga klei płytki. Po prostu przyspiesza o niebo całą pracę. Oczywiście wszystkie informacje odnośnie tych oto grzebieni znajdziecie pod tym filmem w informacjach. Również podlinkuję, jeżeli byście chcieli nabyć tego typu profesjonalne produkty. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodobał. Proszę poleć ten odcinek swoim znajomym. Będę wdzięczny za udostępnienie. Zapraszam Cię oczywiście na kolejne odcinki serii Testy Produktu. Trzymaj się, miłej pracy. Cześć!